Codziennie czyha na nas wiele niebezpieczeństw. Boimy się utraty pracy, choroby, wypadku. Szukamy zbroi, która uchroni nas przed złem. Czy to się udaje? Ze szkaperzem nie rozstają się nigdy. Mam go zawsze na sobie. Ktokolwiek umrze odziany właśnie w ten szkaperz, czyli tą szatę Matki Bożej, nie zazna ognia piekielnego. Każdy, kto umrze w tej szacie, nie będzie potępiony. Osoby, które wyznają szkaplerz, ufają Maryi i zawierzają całe swoje życie, w pierwszą sobotę po śmierci zostaną wzięte do nieba, zabrane do nieba. Jest to znak zbawienia, ratunek pośród niebezpieczeństw. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Te słowa usłyszał kiedyś święty Szymon. Nosić go może każdy. Nakładany jest nawet maleńkim dzieciom. Czym właściwie jest szkaplerz? 16 lipca 1251 roku karmelita święty Szymon Sztok otrzymał najbardziej niezwykły znak zbawienia, jaki kiedykolwiek był dany człowiekowi. Rankiem, gdy odmawiał ułożoną przez siebie modlitwę Flos Karmeli, nagle ukazała mu się Matka Boża w otoczeniu wielkiej niebiańskiej świty. Trzymając w ręku szkaplerz zakonu, powiedziała: weź, najukochańszy synu, ten szkaplerz jako wyróżniający znak i symbol przywilejów, jakie otrzymałam dla ciebie i dla wszystkich synów Karmelu. Jest to znak zbawienia, ratunek pośród niebezpieczeństw, przymierze pokoju i wszechwieczna ochrona. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Ten niezwykły dar został natychmiast rozpowszechniony wszędzie tam, gdzie znajdowały się klasztory karmelitów i poświadczony licznymi cudami, które za jego przyczyną dokonały się w wielu miejscach. W następnym stuleciu, 3 marca 1322 roku, Maryja ukazała się papieżowi Janowi XXII, obwieszczając tym, którzy będą nosić cudowny szkaplerz: ja, wasza matka, zejdę w cudowny sposób do czyśćca w następną sobotę po waszej śmierci. Obmyję was z win i zabiorę do nieba. Szkaplerz składa się z dwóch części. Jedna część spada na plecy, druga na pierś. W ten sposób chroni całego człowieka. Wydaje się, że niebezpieczeństwa, które czyhają z przodu, te, które widzimy, które są dostrzegalne, które są odczytywane, i te również, których nie widzimy, które nas zaskakują, to dwie strony naszej obrony, którą doświadczamy ze strony Matki Bożej. Szkaplerz noszony przez świeckich to dwa płatki sukna. Na jednym mamy wizerunek Matki Bożej szkaplerznej z dzieciątkiem Jezus w szkaplerzu, ze szkaplerzem w ręku. Na drugim natomiast jest herb Karmelu. Ten szkaplerz może być formą pancerza, czy też zbroi duchowej, która chroni człowieka w niebezpieczeństwach. Jest bardzo skuteczną obroną, o czym świadczy wiele świadectw ludzi, którzy nawet w czasie wojny przeżywali dzięki szkaplerzowi. Kiedy ten szkaplerz został mi nałożony, to ojciec karmelita nałożył wraz z tym szkaplerzem pewne obowiązki na mnie. Zobowiązał mnie, abym codziennie, znaczy nie tylko mnie, ale każdego, kto przyjmie szkaplerz, odmawiać modlitwę. Obowiązkowa to jest: pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, oraz królowo szkaplerza świętego, módl się za nami. Każdy, kto przyjmuje szkaplerz, myślę, że prawie każdy,
zobowiązuje się do odmawiania krótkiej modlitwy do Matki Bożej. Bardzo często jest to modlitwa pod Twoją obronę, bardzo znana modlitwa. I odmawiają codziennie, jakby ekstra, jest to codzienna taka dodatkowa ekstra modlitwa do Matki Bożej. Zaleca się, żeby tak na przykład na co dzień nosić medalik szkaplerzny. Znaczy dobrze jest, gdyby nosić ten codziennie, gdyby wszyscy nosili. Ale jest to często uciążliwe, że jak jest upał, gorąco, czy ktoś ma ciężką pracę, no to mu to może przeszkadzać. Więc na co dzień nosi się, tak najczęściej noszą ludzie zwykły medalik szkaplerzny. Natomiast ojcowie karmelici zalecają, żeby na godzinę śmierci nałożyć ten szkaplerz, ten płócienny. Znaczy albo ten osoba, która nosi szkaplerz, albo ktoś z rodziny, żeby mu nałożył. No bo zgodnie z obietnicami Maryi, kto umrze w szkaplerzu, ten będzie zbawiony. Szkaplerz przyjęłam w roku 1994, kiedy moje drugie dziecko przystępowało do pierwszej komunii. Otrzymałam łaskę nawrócenia, zaczęłam przystępować do sakramentów świętych. Poczułam, jak Bóg mnie wzmacnia. Poczułam, że Maryja prowadzi mnie do Boga. Właściwie czuję ją niejako za sobą, tak jak matka, która uczy chodzić swoje dziecko. Słyszałam kiedyś coś takiego, że właśnie, że Maryja gdzieś tam idzie przede mną, toruje mi drogę, za mną idzie Pan Jezus, który się mną opiekuje, trzyma mnie tutaj za ramię. Jest to taki symbol, że jestem cała obleczona, prawda, tą łaską. Można go oczywiście wymienić na medalik, jest to wymienne. Także tak, noszę go codziennie. Może szkaplerz nie jest znany, ale jeżeli się o nim usłyszy, jeżeli się go pozna, to dochodzi się do wniosku, że warto, bo tak naprawdę za niewielką cenę możemy otrzymać wszystko. Zbawienie, życie wieczne. Sanktuarium w Czernej jest jednym z wielu miejsc, w których można mieć nałożony szkaplerz. Niby są to tylko dwa kawałki materiału. Prosimy, aby ci, którzy przyjmą szkaplerz, zostali przyobleczeni w Chrystusa łaską Ducha Świętego. Przyjmij ten szkaplerz. Kilka tygodni temu zdarzyło się coś takiego, co jakoś też mnie utwierdziło w tym, że jest coś w szkaplerzu takiego bardzo niezwykłego i mocnego i że to, można powiedzieć, działa. Dowiedziałem się o tym, że osoba, którą znałem od dłuższego czasu, jest dość ciężko chora i właśnie postanowiłem, że postaram się jakoś ten szkaplerz karmelitański jej dostarczyć właśnie. To było w innym, ta osoba jest w innym, była w innym mieście. Postanowiłem szybką taką przesyłką właśnie ten szkaplerz poświęcony wcześniej u ojców karmelitów tej osobie wysłać. I stało się tak, że osoba ta otrzymała ten szkaplerz karmelitański w piątek, z tego co wiem go założyła i tydzień później, w czwartek, ta osoba czuła się już dość słabo i wyspowiadała się, przyjęła komunię świętą, po czym na drugi dzień umarła. To był najtrudniejszy rok życia, kiedy poczułam, że jestem sama. Moi rodzice rozwiedli się 2 lata temu. Została mi matka chrzestna, która była oparciem i zapewniała jakąś ciągłość mojego niepewnego życia. Zaczęłam studiować architekturę. Znalazłam pracę w kawiarni i wydawało mi się, że sobie radzę. Poznałam chłopaka, kolegę ze studiów, Jarka. I po roku ciągle byliśmy razem. Pewnego popołudnia na kolanach na rynku Starego Miasta poprosił mnie o rękę. Zachwycona, oczywiście zgodziłam się. W najbliższą sobotę postanowiliśmy pojechać do mojej matki chrzestnej, powiadomić o naszym szczęściu.
W piątek otrzymałam telefon. Ciocia zmarła. Atak serca. To było strasznie trudne do przyjęcia. Nie mogłam pogodzić się najbardziej z tym, że zostałam sama. Ale to nie był koniec koszmaru. 3 dni później Jarek zginął w wypadku samochodowym. Postanowiłam, że popełnię samobójstwo najszybciej, jak tylko się da. Nie widziałam żadnego powodu, aby żyć, choć jeszcze jeden dzień. Wszystko, co kochałam, przestało istnieć. Moje życie nie miało sensu. Nie miałam pomysłu, jak zabrać się do tego. Wymyśliłam, że pójdę na dworzec kolejowy i rzucę się pod pierwszy nadjeżdżający pociąg. Szłam wzdłuż peronu, nic nie widząc, kiedy ktoś złapał mnie za rękę. To była Aśka, koleżanka z roku. Patrzyła na mnie zdziwiona. Co z tobą? Zapytała. Wybuchnęłam płaczem i wszystko jej opowiedziałam. Ona nie puściła już mojej dłoni. Zaprowadziła mnie do ojców karmelitów. Tam zostałam do wieczora, rozmawiając i modląc się. Aby ci, którzy przyjmą szkaplerz, byli przedłużeniem tej miłości, jaką Jezus darzył swoją matkę. Wyszłam ubrana w szkaplerz. I dzięki niemu dziś żyję, kończę studia i mam nadzieję na dalsze życie. Trzymam w dłoniach taki tajemniczy przedmiot. To są 2 kawałki materiału, jeden z wizerunkiem Matki Bożej, drugi Jezusa na takiej jedwabnej tasiemce. To jest szkaplerz. Szkaplerz karmelitański. To on ma właśnie taką niezwykłą, cudowną moc. Tak, ten właśnie skromny szkaplerz złożony, jak pani wspomniała, z 2 małych płóciennych wizerunków zabiera sobie tak ogromną moc. A na czym ta moc polega? Co on robi? Przed czym chroni? Od czego jest w stanie ustrzec? Dzięki właśnie temu szkaplerzowi, dzięki noszeniu jego, jesteśmy w stanie uchronić się, czy zdystansować wobec pewnych zagrożeń, które niesie współczesny świat. Ale czy zdarzyło się tak w ojca życiu, że konkretnie poczuł ojciec, że właśnie ten szkaplerz w tym momencie w ojca życiu konkretnie bardzo zadziałał? Szkaplerz przyjąłem w momencie podejmowania decyzji o wstąpieniu do zakonu. Także stanowi dla mnie rzecz niesłychanie ważną, albowiem historia szkaplerza w jakimś sensie jest też historią mojego życia zakonnego. Nim ojciec ten szkaplerz przyjął, to nie myślał o tym, żeby wstąpić na drogę zakonną? Oczywiście, myślałem dużo wcześniej. Niemniej jakby szkaplerz pomógł podjąć mi tą decyzję, z którą się zmagałem już dużo, dużo wcześniej. Czy to jest tak, że osoby zakonne noszą szkaplerz w takiej postaci, a osoby świeckie właśnie takie medaliki? Szkaplerz karmelitański przyjmuje 2 formy. Jedna właśnie w postaci takiej płóciennej szatki, druga to medalik szkaplerzny, który mam na sobie. W momencie, kiedy decydujemy się na przyjęcie szkaplerza świętego, kapłan nakłada nam właśnie taką szatkę. Natomiast istnieje możliwość niejako zamiany tej szatki na taką formę medalika. Medalik też ma 2 strony, tak jak ten szkaplerz płócienny. Z jednej strony mamy wizerunek Matki Bożej szkaplerznej, natomiast z drugiej strony widzimy tutaj Chrystusa tak jak właśnie na szkaplerzu płóciennym. A więc istnieje możliwość wybrania, czy nosimy tą szatkę, czy nosimy medalik szkaplerzny. Medalik na pewno jest wygodny, zwłaszcza w takich upałach, gdzie jest gorąco. Chyba nie budzi też takich pytań, ani zdziwionych spojrzeń, prawda? Na pewno. Na pewno jest taki bardziej, na pewno jesteśmy bardziej tak oswojeni z takim. Mhm. Tak, to prawda, jest bardziej dyskretny, niemniej jednak też jest taką nową formą ewangelizacji, ponieważ jeżeli ktoś
przyjrzy się szkaplerzowi, to zadaje pytania, dlaczego on właśnie, dlaczego ten medalik wygląda tak, a nie inaczej. Ja przyjęłam szkaplerz ponad 7 lat temu. Było to w momencie, kiedy brat wstępował właśnie do zakonu i było to dla mnie taką naturalną formą jakiejś takiej wyrażenia duchowej jedności z nim. Wsparcia. Tak, tak. I właśnie jutro mój mąż ma urodziny. I to rzeczywiście tak jest, nie jest na potrzeby programu, ma urodziny i taką chciałabym mu sprawić niespodziankę, ponieważ on jeszcze nie ma szkaplerza świętego, a ja doświadczam jego wielkiej mocy, dlatego chciałabym, aby jednym z prezentów był taki szkaplerz. To znaczy zaproponuję mu konkretnie, prawda? On oczywiście musi podjąć decyzję, bo to jest decyzja świadoma, dobrowolna danego człowieka. I jakby szkaplerz chroni tego, kto wyraża swoją wolę oczywiście. A to tak. Nie chyba tak, że ty możesz przynieść taki szkaplerz i mu ofiarować, tylko on musi być jakoś specjalnie nałożony, tak? Oczywiście. Czy to jest tylko taka propozycja z twojej strony? Tak, ale oczywiście szkaplerz musi być przyjęty z rąk księdza, kapłana, ojca. A powiedziałaś, że doświadczasz w swoim życiu takiego konkretnego działania tego szkaplerza. Może przypominasz sobie jakiś taki szczególny moment, o którym mogłabyś nam opowiedzieć? Ja miałam różne pomysły na życie, naprawdę, i bardzo mocno modliłam się o to, żebym dobrze rozeznała, co jest moim powołaniem. Tak, żebym dobrze wybrała. I modliłam się do Matki Bożej Szkaplerznej o światło, o to, by mi pomogła. I pomogła. Jestem mamą dwóch córeczek wspaniałych, mam wspaniałego męża i naprawdę doświadczam tej opieki takiej każdego dnia. Jolu, a jak to było w twoim życiu? Jak to się stało, że ty się dowiedziałaś o istnieniu szkaplerza? Jak to się stało, że go przyjęłaś, że podjęłaś taką decyzję? No ten pierwszy kontakt ze szkaplerzem karmelitańskim, muszę powiedzieć, był bardzo zwyczajny, ale piękny. Tak się stało, że mieszkałam przy parafii karmelitańskiej, przy kościele pod wezwanie świętego Józefa we Wrocławiu. I tam przyjmowałam pierwszą komunię świętą. Wraz z komunią świętą otrzymałam właśnie znak szkaplerza karmelitańskiego. Ale muszę przyznać, i ojciec pewnie Rafał ze mną się zgodzi, że jakby przyjęcie do rodziny karmelitańskiej, ale schowanie szkaplerza do szuflady, no nie wiąże się z tymi licznymi odpustami związanymi ze szkaplerzem. Że jakby bardzo istotne jest noszenie tego znaku dniem i nocą. Mhm. I muszę się przyznać. Ja rozumiem, że jak wtedy że jako dziecko przyjęłaś, ale schowałaś do szuflady? Było właśnie różnie w moim życiu. Czy zdarzyło ci się tak, że ktoś się zainteresował i zainteresował się na tyle, że potem sam zaczął taki szkaplerz nosić? Tak, rzeczywiście tak się złożyło, że gdzieś wystający szkaplerz zaczął przynosić takie owoce w takiej postaci, że no konkretnie dwie osoby, z tego co ja wiem, zdecydowały się na założenie szkaplerza karmelitańskiego tylko dlatego, że zobaczyły go u mnie. Rzeczywiście szkaplerz ma jakąś taką właściwość cudowną, że chce się nim obdarować innych. Stąd ja mam w wieku dzieci w takim wieku, że faktycznie mogłam zaproponować przyjęcie szkaplerza. Czyli masz męża, tak? Masz rodzinę? Tak, oczywiście. Przyznam się, że jestem mamą trzech synów. Najmłodsze dziecko, które przyjmowało szkaplerz i także nosi w tej chwili w takiej formie tradycyjnej. Wtedy miało 6 lat, obecnie 8. I no, cała rodzina moja nosi szkaplerz. To nas jakby jednoczy, ponieważ ze znakiem właśnie noszenia szkaplerza karmelitańskiego jest taki obowiązek nałożony odmawiania modlitwy maryjnej. Jest to zazwyczaj albo zdrowaś Maryjo, albo pod twoją obronę. Że nie można o tym zapominać. Tak? Dzieci pewnie są bardziej ten obowiązek. W 2001 roku obchodziliśmy 750-lecia objawień szkaplerznych i z tego tytułu było organizowane wiele sympozjum, wiele konferencji, wiele wywiadów, też kilka publikacji się ukazało. Także tym samym szkaplerz stał się bardziej powszechny, no i ludzie wykazywali właśnie wielką troskę, wielkie zainteresowanie, no i pukali do furty klasztornej, czy dzwonili do nas z zapytaniem, kiedy i jak można przyjąć ten szkaplerz, bo gdzieś o nim usłyszeli, bardzo chcieliby go mieć. No właśnie, a kiedy i jak można go przyjąć?
To w każdym klasztorze pewnie inaczej wygląda. Niemniej, przynajmniej tutaj w naszym warszawskim, szkaplerz można przyjąć w każdym dniu, o każdej porze niemalże. Zawsze ktoś na furtę przyjdzie, otworzy i kapłan właśnie nałoży szkaplerz osobom zainteresowanym. Niemniej ze względów praktycznych najbardziej sugerujemy, żeby miało to miejsce po mszy świętej. Jedną z takich obietnic, którą daje noszenie szkaplerza, to jest to, że on zapewnia dobrą śmierć. Co to znaczy dobra śmierć? No, dobra śmierć to chyba taka śmierć, kiedy mogę odejść z czystym sercem właśnie, czyli z tą możliwością pojednania się z Panem Bogiem. Chodzi tutaj o sakrament spowiedzi. Bo czyli jakby nie nagła, zapewnienie zaskakująca, która nas zaskakuje w takim momencie, w którym tak, byśmy tego nie chcieli. Bo myślę, że trzeba zrozumieć mianowicie taką kwestię, że to nie jest taki talizman cudowny, który nam zapewnia to przejście do nieba w taki cudowny sposób, mechaniczny sposób. Absolutnie nie. To nie jest tak, że ja mogę spokojnie w tej chwili grzeszyć i z grzechem ciężkim dostać się do nieba. To tak nie jest, jest? To nie jest ta prawda. Nie. Natomiast oddanie się jakby zawierzeniem Matce Bożej gwarantuje mi to, że nie odejdę z tego świata właśnie z grzechem ciężkim, z grzechem śmiertelnym. Uważam, że wszyscy ludzie powinni nosić szkaplerz i dziwię się, że tak nie jest. Być może dzięki temu programowi i wielu innym dotrze do wielu ludzi właśnie informacja o szkaplerzu tak, świętym. Tak, ja myślę, że po prostu ludzie o tym nie wiedzą. Tak. Może za cicho mówimy. Może tak. I ponieważ właśnie jest obietnice szkaplerzne, to obietnica ochrony naszego ciała i naszej duszy w życiu doczesnym, ale również właśnie to, o czym była wcześniej mowa, jakby obietnica związana z tym, że nie zostaniemy potępieni. I właściwie co chcieć więcej, prawda? Jeśli się go założy, to można powiedzieć o pewnym ożywieniu wiary i pobożności. Ale trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja tego chcę, tak? Czyli najpierw, czy chcę wieczności, czy wierzę w niebo, czy wierzę w piekło. No to są te podstawowe, myślę, pytania, których sobie nie zadajemy na co dzień. Ja myślę, że to jest naprawdę wspaniały prezent. I chyba tylko trzeba się zdobyć na taką odwagę, żeby ten prezent przyjąć. Tak. Zdecydowanie tak. Jest to wspaniały, myślę, prezent dla wszystkich zalęknionych, przeżywających różnego rodzaju lęki egzystencjalne i myślę ten właśnie podstawowy, o którym wspomniał ojciec, czyli lęk przed śmiercią, że założenie, jakby korzystanie z tego prezentu maryjnego, prowadzającego właśnie w duchowość maryjną, jest najlepszym wyborem. Maryja proponuje, ale nie narzuca. Myślę, że w każdym człowieku, niezależnie od tego, jak wielka jest jego duchowość, ten lęk przed śmiercią istnieje. A ten szkaplerz daje nam taką gwarancję, tak jak powiedzieliśmy wcześniej dobrej śmierci, więc jest takim rodzajem tarczy ochronnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że rzeczywiście dzięki temu spotkaniu, dzięki tej rozmowie wiele osób dowiedziało się o tym cudownym działaniu tego przedmiotu i pewnie zapuka do waszych furt klasztornych. Miejmy nadzieję. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo, a ja Państwa zapraszam jeszcze na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i do zobaczenia. Pozdrawiam uczestniczących w audiencji Polaków. Wasze modlitwy polecam dzisiaj, szczególnie dzieci i młodzież, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny i katechetyczny. Niech z Bożą łaską i z pomocą wychowawców rozwijają swoje talenty, wzrastając świętość życia. Wam tu obecnym i waszym bliskim serdecznie błogosławiam.